dzisiaj coś, czego jeszcze na kanale nie było i w sumie sam nie wiem dlaczego, bo tego typu sprzęt jest u mnie od zawsze. Dzisiaj test kolimatora zamkniętego, flagowca w ofercie Redwina w tym segmencie, czyli modelu Herno MTR. I tutaj od razu dodam, że na jakiś czas z Redwinem się rozstajemy, bo dotarło trochę ciekawej optyki od innych producentów. A póki co, witam Was serdecznie i zapraszam na test. W pudełku znajdziemy mikrofibrę do czyszczenia soczewek, instrukcję, oczywiście sam kolimator i osłonę na soczewki, dodatkowy montaż niski oraz kluczyk. Kolimator jest niewielkich rozmiarów i może się pochwalić również niewielką masą. Do tego fabrycznie został wyposażony w montaż niski oraz montaż wysoki, a do ochrony soczewek otrzymał gumowe zakrywki typu bikini. Materiał, z którego wykonano korpus, to aluminium 6061T, które pokryto anodą. Dodatkowe osłony wieżyczek oraz gniazda baterii również wykonano z aluminium. Na boku korpusu umieszczono panel z żelowymi przyciskami służącymi do sterowania opcjami kolimatora, a na górze panel solarny wspomagający działanie baterii. Przyciski działają wyczuwalnie, a wieżyczki do ustawiania znaku celowniczego klikają z delikatnym oporem, ale precyzyjnie. Gniazdo baterii wyposażono w pojedynczą uszczelkę, która chroni przed dostaniem się do środka wody i kurzu. Ogólnie jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie, chociaż nie da się ukryć, że po kilku przyziemieniach i kilkukrotnym odbiciu się od zasłony, gdzieniegdzie widać już uszkodzenia powłoki i lekkie uszkodzenia korpusu. Mimo tego kolimator nadal działa, choć na urodzie nieco stracił. Poza tym jest bardzo ok i ode mnie 5 na 5. Kolimator został pomyślany jako taki wszystko mający. Panel solarny wspomagający pracę baterii, 3 znaki celownicze, sensor ruchu, automatyczne wyłączenie, do tego 2 tryby pracy podświetlenia, a w komplecie montaż niski i wysoki. Co by nie mówić, obiecuje naprawdę sporo. A jak to wszystko zadziałało? Zasilanie stanowi bateria CR2032, która wspomagana jest przez panel solarny. Jednak sam panel nie jest odrębnym źródłem zasilania. Swoisty panel sterowania to żelowe przyciski, którymi sterujemy ustawieniami znaku celowniczego oraz natężeniem podświetlenia. Nie wydają mocnego dźwięku przy klikaniu, ale działają wyczuwalnie. Regulacja znaku celowniczego odbywa się przy pomocy wieżyczek i aby się do nich dostać, należy odkręcić ochronne kapsle. Zakres regulacji wynosi po 60 moa, a klik 1 moa. Automatyczne wyłączenie działa po 2 minutach bezczynności, natomiast automatyczne wzbudzanie kolimatora następuje po jego dotknięciu. Nie bez znaczenia jest również największy feature kolimatora, czyli zastosowanie 3 znaków celowniczych z możliwością płynnego ich przełączenia. Oczywiście ostatnie ustawienia, zarówno znaku jak i jego natężenia, zostają zapamiętane. Samo natężenie możemy regulować w 10-stopniowej skali, przy czym 2 pierwsze stopnie wspomagają noktowizję i są niewidoczne w świetle dziennym. Redwin pomyślał również o strzelcach preferujących kolimator na offsecie i wyposażył Herno w jeden z najpopularniejszych footprintów, dzięki czemu można stosować właściwie każdy montaż boczny dostępny na rynku. No generalnie jest ok, sporo opcji, prosta obsługa i wszystko działa. Nawet śruby, które zazwyczaj MyFriend robi z gównolitu, tutaj dają radę pomimo częstego ich odkręcania. Problemy? W sumie jeden. Przyciski pomimo tego, że fajnie klikają, kiedy nie ma mrozów, to po kilku godzinach spędzonych na strzelnicy przy temperaturze minus 7 stopni miałem problemy z ich wyczuciem. Tutaj jednak nie wiem, czy wynikało to z pracy samych przycisków, czy czucie w palcach miałem już na tyle zaburzone, że zwyczajnie tego nie wyczuwałem. Tak czy siak, być może nie do końca uczciwie, ale odejmuję za to jeden punkt, dlatego 4 na 5. Kolimator wyposażony został w soczewki, które pokryto wielowarstwową powłoką antyodblaskową, a średnica soczewki tylnej wynosi 22 mm. Znak celowniczy to kółko 40 moa z krzyżem, którego krańce sięgają 50 moa oraz kropka 30 moa. Znak jest czytelny, podczas ruchu nie ciągnie flary, a sam obraz jest czysty i wyraźny. Producent gwarantuje, że błąd paralaksy jest mniejszy niż 2 moa, czyli poniżej 6 cm na 100 metrach, co na dystansie 25 metrów daje nam około 1,5 cm.
Jak widzicie, na kółku z krzyżem widać pewną nieosiowość, która wygląda jak cień. Ale od razu dodam, że jest ona spotęgowana przez ułożenie kamery. W rzeczywistości jest to widoczne znacznie mniej, a w słoneczny dzień, podobnie jak na samej kropce, właściwie w ogóle. Nie da się jednak ukryć, że na moim byłym Holosanie 503 CU efekt ten był mniejszy. Poza tym znak stoi jak zamurowany, a co dla mnie najważniejsze, strzelanie w ruchu, na zasłonach czy na dystansie 100 metrów do blach problemów nie sprawia. Jak widzicie, optyka jest naprawdę ok, ale nie do końca rozumiem zastosowanie okręgu 40 MOA zamiast standardowego 68 MOA, który na dystansie około 100 metrów idealnie mieściłby sylwetkę człowieka o wzroście około 180 cm, czyli dość łatwo umożliwiałby estymację odległości na tej podstawie. No ale w sumie drobiazg, bo znowu na 50 metrach może być nieco łatwiej, zwłaszcza kiedy cel będzie wielkości przeciętnego mandaryna. Natomiast rzucanie cienia przy znaku innym niż kropka, choć nie wpływa na celowanie, sprawia, że za to właśnie obniżam ocenę i daję 4 na 5. Producent gwarantuje klasę odporności na poziomie IP67, czyli kolimator powinien wytrzymać pełne, chwilowe zanurzenie, także herno trafił do miski na nieco ponad 15 minut. Jak widzicie, po wyjęciu z wody nadal działa, a dlatego chwilę później wylądował w zamrażarce na kilka godzin. Tutaj jednak nie byłem w stanie sprawdzić minimalnej temperatury gwarantowanej przez producenta, bo mrożenie mam max do minus 23 stopni. I jak wyszło? Ano, wszystko przymarzło i musiałem chwilę odczekać, żeby dostać się do mechanizmów, ale jak widać, działają bez problemu. A gniazdo baterii jest suche. Kalibry? Producent gwarantuje 1200G, czyli na 223 powinien wytrzymać spokojnie. I wytrzymuje. W sumie to wytrzymuje nawet dużo więcej, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak daleko można się posunąć. No i najpierw zamieniłem herno w kostkę lodu. A następnie wymusiłem gwałtowną zmianę temperatur. Skutek? Ano, jak widzicie, mamy dwie krople wody w środku. Tylna soczewka zaparowała, a gniazdo baterii wygląda, jakby było lekko zapocone. Co jednak istotne, kolimator nadal działa. Jak zatem oceniam? To, co kolimator miał przetrwać, przetrwał, a czego przetrwać nie miał, przetrwał na, powiedzmy, mocne 35%. Dlatego daję 5 na 5. Od kilku miesięcy herno jest moim podstawowym celownikiem i używam go zarówno na strzelbie, jak i na karabinku. Przez ten czas wyłapał dobrze ponad 1500 sztuk 223 i kilkaset sztuk na strzelbie, z czego sporo to śród 24 i 28 gramów, Breneki też poszło niemało. Co mogę powiedzieć? Bez problemu spełnia minimalne wymagania wodoodporności, które gwarantuje nam producent i przewyższa te wstrząsoodporności. Do tego jest niewielki, lekki i ma sporo, ale w sumie przydatnych feature'ów. Dodatkowe znaki? Można docenić używając jako celownika na offsecie lub na strzelbie. Jestem dosłownie na granicy tutaj. Idealnie się wpisuje, gdyby ustawić ten kolimator. Kurwa, z tego problemu. Fajna opcja jest z tym krzyżem, wiesz? Bo gdyby była sama kropka, to byłoby takie wodzenie... Ale tutaj... Ale na karabinku tutaj wolę kropkę. Automatyczne włączanie i wyłączanie też jest fajną opcją, bo z pewnością bateria wytrzyma dłużej. Optycznie jest ok, chociaż mogłoby być ciut lepiej ze względu na ten cień, który rzuca znak. Za to ergonomia jest przemyślana, a obsługa intuicyjna i bezproblemowa. Czyli co? Idealnie?
No właśnie nie. Z trzech egzemplarzy, które zakupiłem, drugi wylądował na 22LR, a trzeci, który miał stać na strzelbie na stałe, no niestety miał bubla. Po prostu wieżyczka nawiewu, pomimo tego, że trzymała ogólny zakres, fabrycznie nie została ustawiona na środku, skutkiem czego z prawej strony zabrakło kliknięć, żeby kolimator ustawić w punkt. Mówiąc krótko, jest spoko, ale można zaliczyć w topę. Cena około 650 zł przez sklep Redwina i około 800 zł na Ali. Czy warto? Moim zdaniem, pomimo pewnych, ale naprawdę drobnych wad, w tej kasie ciężko będzie dostać coś równie dobrego i uniwersalnego, nawet u my frienda. No, słuchajcie. Jebać wodzinę, kurwa jest, kurwa jest syna. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć. Miałby pecha, ale powiem szczerze, robi robotę. O Jezu!